Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie na W9 w Shakes and Fidget. Dawno nie było odcinka. A dlaczego dawno nie było odcinka? Bo nie nastukaliście. Co najmniej 600 łapek wyświetleń walicie więcej niż walą HZ-owcy. Natomiast w kwestii łapek jest już gorzej, więc przypominam od razu na starcie. Chcecie więcej odcinków i szybciej? To bardzo proszę je oceniać. Tak, moi drodzy, jak widzicie, zaczął się epicki weekend. Korzystamy z dobrodziejstwa klepsydrek, ale to zaraz do nich sobie wrócimy. Co najważniejsze, bo tutaj już piszecie: wiem, jak działa ranking, dlaczego nie walczysz? Jeju, tornado, nie przebierasz się. Przebieram się, moi drodzy, ale chcę też troszeczkę się doprowadzić do ładu i składu, zanim to nagram. Cały czas jestem przeziębiony. Maćku, co się stało? Dlaczego tak spadłeś? Jeju, tragedia. Czy to dobrze, gdy wypadają mi czarne klejnoty na tym poziomie? No, moim zdaniem to w ogóle nie ma wpływu na to, czy masz poziom 5 czy 30. No dobrze, 5 nie możesz mieć, bo musisz mieć twierdzę i kopalnię klejnotów. No ale czy masz 50 czy 100, to jest bez różnicy, bo jeżeli w gildii masz sale rycerskie 15, to mogą ci wypadać. Właśnie zagłębiam się w twoje filmiki na YouTube, muszę przyznać, że pomimo tego, że już trochę gram, całkowicie sporo się z nich dowiedziałem. A zmian przez ostatnie kilka lat prowadzono sporo. Cieszę się. O tym, że Niemcy kręcą za filmiki, dobrze wiedzieć. Na pewno łatwiej im grać i wbijać na topkę dzięki temu. Dzięki za porady. Tak, Niemcy mają więcej tych reklam, jest łatwiej. Szkoda, że nie masz już top 1. Bez tego te odcinki nie będą takie same. Mniejsza ilość widzów, twoja decyzja. No to jest moja decyzja, że zrobiłem tornado ze zwiadami. To jest moja decyzja. No, tak, Mariuszewski, jest moja decyzja. A wy macie szansę udowodnić temu panu, że to nie jest kwestia mojej decyzji i dajecie 600 plus łapek i będzie szybko kolejny odcinek. Panie Maćku, czy jak pan lepszy twierdzę na poziom 20, to będzie pan lepszał kopalnię na 20. Bo można wtedy wykopać 19 pupila ziemi. Mój drogi, polecam ci taką stronę. Tą, co tam jest. Co podana jest w linkach jako pełny klaser. Tam jest też zakładka odnośnie kopalni klejnotów. A zresztą, żebyśmy nie byli też gołosłowni. To w związku z tym, że Macieju, czy Maciej bawi. To już załatwione. Prawy, jesteśmy tutaj. Moi drodzy, tutaj oprócz tych pupilów, klasera i tak dalej, jest zakładka twierdza. Twierdza, kwatery robotników, kamieniołom, kopalnia klejnot. Ok. Rozpocząć poszukiwania magicznych klejnotów. Na 20 poziomie 18 milionów drewna, 3 miliony kamienia kosztuje jeden kamyczek. Tak? Na 17 poziomie kopalni robi się jeden dzień, a nie, robi się 8 godzin. Czy 15, na 17. To jakieś, to nie rośnie? To powinno też rosnąć. Może tu jest jakiś błąd, ale każdy poziom kopalni powinno ten czas rosnąć. Jeżeli faktycznie nie rośnie, no to problem będzie tylko taki, tak? Wykop sobie 10 kamieni. Powodzenia. Natomiast moim zdaniem te czasy, jeżeli faktycznie jest tak, że od 15 do 17 nie rośnie i wtedy by do 20 też nie rosło, no to okej. Okay. Natomiast moim zdaniem rośnie i ta wykopka będzie trwała jeszcze dłużej. Ale nie wiem, nie widziałem nigdy kopalni klejnotów wyższej, więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat. W międzyczasie jeszcze jedna osoba mi napisała takie PW i nie chciałbym pokazywać osoby, która to wysyłała. Chciałem tylko krótko napisać odpowiedź na nurtujące pytanko z ostatniego odcinka. Wybacz, jeśli jednak cię to nie interesuje. Interesuje mnie bardzo, co teraz przeczytasz. Proszę również o niepodawanie mnie jako osoby wyjaśniającej wątpliwości na dwie skasowane wiadomości po przeczytaniu. Wiadomość skasowana, screenshot się nie skasował, wybacz. Kolega Flem faktycznie skorzystał z buga na pety wodne, dlatego przeszedł cytując 3, 13, 18, 20. No, czyli wszystko jest jasne. Czyli wbił szybciutko tą 13 toaletkę, skorzystał sobie z 18 peta i miał. Tak to jest.
Kurde ci zwiadowcy, my to mamy ciężko, a chciałem napisać też się prosi... Jezus Maria, sorry za Orto, ty to chyba specjalnie napisałeś. Witam, składam propozycję, gdyż zauważyłem, że dużo ludzi z niskim poziomem chce dołączyć do tej gildii, a więc proponuję, abyś odsyłał do mojej gildii. Odsyłam do Disneya, kto się nie łapie do Disneya, to do zielonych kamratów może sobie iść. Mam pytanie, co mam robić i czy mam w ogóle jakieś szanse wskoczyć do top 1000 bez używania. Polecam W12 serię. Gratuluję to przy twierdzach, dziękuję. Cieszę się, że coś pomogłem, a co to było? Aha, o zmianie broni. Tak, czasem widzicie też i jakiś widz mi podpowie, że lepiej było zmienić sobie broń na zwykłą, niż trzymać swojego epika przestarzałego. Tu jak widzicie nam się przydaje ta nowa aktualizacja bardzo. Aweczkę można dużo szybciej zrobić na tych dłuższych zadaniach sklep z drami. Piątki nie będziemy skracać. I już się coś muli, już się coś muli. Ach. Dobra, to mamy z głowy. Moi drodzy, nie mamy z głowy dzisiaj jeszcze toalety. Uuu, jakie się coś dla wojownika. Wszystkie cechy 374 klata. Uuu. Dobra, niech ma taką ładną i powabną. Co to za różnica? Pupile coś możemy nakarmić? Nie, to musimy przekisić. Dobra. To chyba też musimy już przekisić. Jeju. No dobra. Pewnie gabinet magii, nic ciekawego nie ma. Pupile zaraz sobie zrobimy. Doktor ABWW wykręcony. Postać, poczta już pusta. Coś tu mamy zapisane. Mamy Heraldon. Cóż to jest? Palladon kontra Heraldon. Jakiegoś peta zdobyłem kiedyś i go zapisałem. Kiedy to było? Ojeju, jak dawno. 17 października. 30 października mam jakąś walkę z Flemem. Co to za walka? Znaczy, ciekawa walka. Ciekawa walka. Wyprawa gildii przedwczesna śmierć. O proszę. Czyli 47 lożki. No zobaczmy. Skoro zapisałem. Jak nam poszły. Easy. Easy busy lemon squeezy powinien lightowo sobie stawia opór. Ale 50 baniek to powinienem mu zadać. Tak jest. Kolejne odrobaczanie się nie udało, ale czy zobaczyliśmy chociaż bossa? Czy zobaczyliśmy bossa? Gdzie jest boss? Zobaczyłem ja bossa. Przybyłem, zobaczyłem i zostałem zdruzgotany. Okej. Okay. Czyli pocztę mamy już z głowy. Cyknijmy sobie tutaj portal gildii. Chociaż mogłem się najpierw przebrać, nie? Gildia mi to wybaczy. Gildia mi to wybaczy. Bardziej, że teraz w gildii prawie nikogo nie ma, bo 40 osób siedzi w Disneyu, a ci widzę jakoś grają bez gildii, albo gildii nie mam czasu, jest spoko. Moi drodzy, zatem tak jak poprzednio, dwie pierwsze osoby z salą rycerską, minimum 13, które napiszą do mnie PW, dostaną na te parę dni miejsce w gildii. Kto chce pisać? Jak już nie będzie tu takiego czegoś szarego, że ktoś czeka, to już nie piszcie, bo to znaczy, że już ktoś dostał te miejsca, nie? Żeby nie było tak jak ostatnio, że będziecie pisać nieskończoność. Poszukajmy dla siebie jakiś ubranek może. Najwyższy czas to tutaj coś powalczyć. Ale jak widzicie, weekend epicki.
Jakoś jest mało epicki. Może tutaj coś wyskoczy. Oj. Oj. Trzeba uważać teraz. Przy tym przewijaniu. O. Bo trzeba sobie pokupować klapsydry przy okazji. Zawsze to będzie szybciej się aweczka robiła, nie? 2,5 za milion. Jedziemy. Dobra, może tu się już uspokoiliście. Dobra, 457. Trochę mniej pancerza. Ale wygląda to ok. No na razie weźmiemy i zobaczymy, czy się lepsze nie trafią. Te buły, to nie chcę ich. O, jutro będę musiał pod koniec dnia tam uzupełnić sobie trochę zapas, nie? Epicków. No, epick, zarąbisty epick. O, 455. Dwa mniej, ale armora więcej. I to są te nowe, ładne rękawicunie. Okej, okay, 532 miałem tam gem wrzucony. Jakiś tu mam fajny. 527. No dobra. Ciach, bach. Ciach, bach. Lochy. 418, 448. Spoko. Nasadki Frediego zostawiamy tutaj. Gabinet magii trzeba szybciutko, bo to jest ważny ten, że atakujemy jako pierwsi. To jest ważna rzecz. 508, 529. No dobra. Jakoś sobie z gemamy sobie jakoś poradzimy. Że w tym odcinku trochę ogólnych rzeczy i trochę przebierania. W następnym dokończymy jakieś przebieranko. Coś tam powalczymy dalej. Ale tak jak mówię, moi drodzy, skoro... O, jaka fajna. Dynka z dyń mieliśmy, a magiczny czepiec małego dzwoneczka. Jaki fajny. Szkoda, że tego ciągle nie ma w klaserach, nie? Może bym sobie to nawet i kupił na chwilę. Ale skoro nie mam tego w klaserze, dobra, weźmy to krótkie. Wszystkie wyjątkowo beznadziejne te zadania, to weźmy krótkie. Generalnie, jak zwykle posłucha w broni, w ogóle we wszystkim posłucha. Wow, niesamowity item. Ile tu do levela brakuje? 25 milionów. Ja jestem w stanie 25 milionów z trzech przegrzybków zrobić? Nie sądzę. Więc i tak levela nie wbijemy na tej awce. Tego nie chcemy. Ej. Tego też nie chcemy. No jakie fajne by było nawet, gdyby miało dziurę w spodniach. Ale dziury w spodniach nie ma. Jest dziura i szczęście. Te epiki są coraz fajniejsze. Powiem wam, że co weekend epicki, to mam wrażenie, że przestawiają już naprawdę na chama, żeby coraz gorszy shit leciał. Weźmy je na razie. Czapka 456. Dobra. Niech idzie ta czapka. 416, 418, niech idzie. I wrzucimy na tą czapkę tą nagrodę, dobra. Okej. Ta czapka nadaje się do wrzucenia do kibelka, to sobie ją tam wrzucimy, to też tam sobie wrzucimy te itemy.
czy nie będziemy to oglądać, nie? 5 za 9, 5 za 1 600. Dobra, to idzie. Mam parę klapsydrek, to skrócimy. 10 za 3, 400. Pasi mi. Na skrócenie 2 za 600, 2 za 800, to niech sobie leci. Tak, nie mogę nakarmić, ale tu mogę. Aha. Karmimy nasze zwierzęta. Karmimy zwierzaczki. 456, 200 armoru mniej. No dobra, ale obiad mam. Się będę denerwował. I czarnulka wsadzamy. 418, 416 z czarnulkiem. Obojętne w sumie. Obojętne. Masz to, ale cały czas nie mamy broni, nie? Cały czas. Mamy już czapkę, mamy już klatę, mamy już rękawice. Butów też takich najgorszych nie mam. No tu błyskotki i pasy są takie sobie i broń. Ale zaraz coś może znajdziemy. Może zaraz coś wydłubiemy. Dobra, może jakaś błyskotka wyskoczy fajna. Wow, na wszystkie staty. Na wszystkie staty na szyjnik. O, on nie był w kiblu. Miałem takie przeczucie, że był. A ten? Też nie był. O. Dziwne takie wrażenie miałem, że były. To ciekawe. Bardzo ciekawe. Dawaj, dziesiąte piwko. 7 za 2, 900. Możemy pominąć. 7 za 2, 500. Też możemy pominąć. 5 za 1, 2 za 800. Niech nie tak. Ja nie wiem, co z tym naszyjnikiem zrobić. Na razie nic. To by było nawet fajne, tylko że nie ma dziury, nie? O, 455. I to mi pasi. A Magik Mariusz ma 416. To dostanie też troszkę lepsiejsze coś. Dobra, czy mi jest potrzebny ten gem? Nie, ten też nie. Do domu. Nie będziemy tego trzymać. Jak to nam niepotrzebne? Ile do tego levela? Jeszcze 12 milionów. A może i by się wbiło? Może i się wbije, moi drodzy? Trzeba być dobrej wiary, nie? Dobra, idziemy jeszcze na jakieś błyskotki. Fiolkę na wytrzymałość. Skasowałem. Baby. Kupuję to, bo to się po pierwsze i przyda, żeby szybciej jawkę robić, a po drugie, a może jakiś się epik spod tego odkryje. Co wątpię, ale trzeba być dobrej myśli. Ach, myślałem już, że za same monety. Pomalutku. Teraz kasę wydam na klepsydry. 460. O, fajniejszy. Dobra, niech idzie. Niech idzie, a tu jest 425. Co on daje? Znajdowanie przedmiotów 10% szansy. Dobra, to ty nie musisz mieć znajdowania przedmiotów.
dwa tutaj. Ciach. Ok. Gabinet magii, czyli co? Mamy naszyjnik tak naprawdę. Jeszcze pierścionek ozdoba. Kupujemy jak leci. Wszystko dla naszego dobra. Ej. No i byłaby ozdoba, gdyby nie to, że nie jest dziurawa, nie? Jeju, ile tego chlania. Ojeju. Lapsydra za lepsydrą. Ej. Dawać mi epiki jakieś, no bo ja przecież nie będę tu siedział 4 godziny, żeby się ubrać. No, nareszcie. 457, niech będzie. Okej. Okay. Premia do złota na arenie plus 20%. No to to też jest bardzo potrzebne. Niesamowicie. Magikowi Mariuszowi, ale nam się przyda. Co my tu mamy? W ogóle nie mamy już kamyczków, tak? Mamy jeden czarny na pierścionek akurat będzie. Dobra, czyli szukamy teraz. Pierścioneczki są w kropeczki. Oj, klapsydrę pominąłem. Pierścioneczki. Po co mi tyle fiolek, jak się kiedyś wkurzę i nie będę już się przebierał na weekendzie epickim, to będę miał fiolki jeszcze na 4 lata. Jest ozdoba piękna, która jest nam niepotrzebna. Bierzemy 11 piwko i wykręcamy z niego ile się da. 2 za 6, dobra, 2 za 700. O, a broni poszukamy, jak bijemy level wyżej, to zawsze będzie troszkę lepsza. Niewiele, ale troszkę. Zdoba na 454. Niech tej. Na razie. Na razie przebieramy się tylko my. A później zobaczymy, co zostanie dla pachołów. Jaki bombastyczny pierścień. Jakie piękne oczko. No to rozumiem. Taki pierścionek. Normalnie. Jak w piosence złoty pierścionek pożyczył Wronek z wystawy. No dobra, mamy pierścionek, mamy ozdobę, czyli tu mamy wszystko. Zostaje nam pas, broń i w zasadzie na upartego buty, ale to też tak na upartego. Okej, moi drodzy, ale to już się pobawimy w następnym odcinku, także jeżeli chcecie go zobaczyć szybko, to 600 łapek w górę. A ja wam już bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcineczku. Pa, pa!